The Father, ojciec, film z Anthony Hopkinsem. No, jeden gościu dał 9,5 na 10 temu filmowi i dlatego poszedłem, ha? I co? Usmażyłem się z nudów, jak frytka w oleju. Kogo chodzi i powtarza, a kim jesteś, a co robisz, a kim jesteś, a co robisz, a kim ja? No i finał jest taki, że mówi, a kim ja jestem? I to jest finał. Przecież takie choroby psychiczne mają cały wachlarz opinii, słów, wyrażeń, zachowań, po prostu komplikacji. I osoby, które współżyją, reagują i razem są z tą osobą, też mają cały wachlarz po prostu od próby akceptacji, od próby pomocy, po to, że dostają szału i tak dalej, i tak dalej. To w polskich filmach to się o wiele lepiej robi. Przyjedźcie do Polski, panie Hollywood! Uczcie się, jak się robi filmy. No powiedzie, no ale Anthony Hopkins. No tak, Anthony Hopkins gra genialnie i dzięki temu ten film jeszcze się da wysiedzieć do końca, bo już bym w połowie wyszedł. W połowie bym wyszedł. Bo żeście zrobili po prostu... Co zrobiliście? Szmirę zrobiliście. To jest takie płytkie wszystkie. O, coś tam się pomiesza. Nie. Po prostu jest to słabe. Jest to takie znowu takie hollywoodzki gniot. Jest to tak elegancko, równo wypieszczone, zrobione. Nie ma w tym po prostu pazura, no. Nie ma w tym żadnego, żadnej łańskiej fantazji. Nie, po prostu nie. No, non possumus! Nie ma akceptacji dla filmu, który po prostu ledwie dotyka sprawy, a nie zajmuje się głębiej. No chyba, że cię to interesuje, tak bardzo cię dotyka, to idź sobie obejrzyj. Ale... A kim jesteś, a co robisz? A kim jesteś, a co robisz? No, sam się opiekowałem taką osobą, więc też wiem. No, see you later, alligator in a wild crocodile. Idź na coś lepszego.